Witam serdecznie, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Moja strona internetowa jest tutaj podana, możecie się ze mną kontaktować, wysłać swoje zadania do wyceny i do wykonania. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów, dokładnie z wyceny akcji w przypadku, gdy mamy dywidendę wypłacaną od tej akcji, a jej wartość zmienia się w czasie. I teraz, czyli mamy jakąś stopę wzrostu dywidendy, to tak się nazywa poprawnie. Jeżeli mamy polecenie, dokonaj wyceny akcji, jeżeli wymagana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 8%, a wartość tej dywidendy wynosi 5,50 zł i wiemy, że tempo wzrostu tej dywidendy w kolejnych okresach wynosi 2,5%. Musimy zacząć od tego, że mamy wzór, który uwzględnia G, czyli stopę zwrotu, przepraszam, tempo wzrostu tej dywidendy. A więc cena akcji, jej wartość faktycznie to dywidenda z okresu podstawowego. Zróbmy tak, nie wiadomo jest wartość rynkowa akcji, jest to najczęściej cena akcji. Wiemy w tym momencie, w tym zadaniu, że dywidenda w okresie podstawowym to 5,5 zł, że zakładana stopa wzrostu dywidendy to 2,5%, czyli tyle z okresu na okres, jakby będzie kapitalizowana. A wartość kapitału własnego, czyli ile my wymagamy, wynosi 8%. Jeżeli podstawimy te nasze wiadome dywidendę, wzrost dywidendy i koszt własny do wzoru na wartość rynkową akcji, otrzymujemy następujący wynik. A więc na kalkulatorze, jeżeli ja po kolei będę wbijała tak, 1 plus 0,25, to jest to, co mamy w liczniku u góry. Przemnożę razy 5,5 zł i teraz podzielę sobie przez 0,055. To w tym momencie uzyskana wartość jest ceną, wartością tej obligacji, tej akcji, a więc można powiedzieć, że o tyle tyle wynosi wartość tej akcji i jeżeli cena przekracza tą wartość, to nie opłaca się takiej akcji kupić. Jeżeli cena jest zaniżona, czyli nawet niższa od 102,5 zł, no to możemy powiedzieć, że akcja jest, ma wartość, jest niedoszacowana i warto ją kupić na pewno po cenie niższej lub równej 102,5 zł. Jeżeli potrzebujecie odpłatnie wykonać swoje zadania, nie rozumiecie swoich własnych przykładów zajęć, jak najbardziej Wam mogę je wyjaśnić odpłatnie na w ramach korepetycji online. Wystarczy wejść na stronę internetową lub napisać maila bezpośrednio na zadania@projekty.wp.pl. Sami skorzystajcie z wszystkich udostępnionych przeze mnie materiałów na YouTubie, czy to z gotowych playlist, czy to z pojedynczych filmów, nie tylko z finansów. Z Was zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania tych filmów, a sami rozwiązujcie jak najwięcej przykładów i zapraszam do zaglądania do zbiorów zadań.